Uszanowanko wam wszystkim, z tej strony Makinosz, a przed wami kolejny odcinek z serii Let's Play Prince of Persia The Forgotten Sands. I moi drodzy, kontynuujemy naszą podróż i jedno co muszę przyznać, że fabularnie ta gra jest inna. Na pewno jest inna i tak jak już wcześniej wspominałem, zrezygnowanie z pewnych sztamp gatunku wychodzi tej grze na dobre. Chociaż taka sztampa, to znaczy rywalizacja pomiędzy braćmi, to, że jeden przechodzi na stronę zła, drugi, kiedy już miał raz styczność z mistycznymi mocami, wie jak się przed tym obronić. I to ten młodszy brat, czyli ten, który powinien uczyć się od starszego, tak naprawdę nauczy czegoś tego starszego brata i tak dalej, to jest taka bardzo, bardzo mocna sztampa. I szkoda, że niestety z niej akurat skorzystano, bo początkowo wydawałoby się, że troszeczkę inaczej ta fabuła zostanie tutaj pociągnięta, ale ostatecznie troszeczkę się przeliczyłem w tym momencie, jeżeli chodzi o to tło fabularne i o to, w jaki sposób do tej fabuły twórcy tak naprawdę podeszli. Dobra, robimy coś takiego i proszę bardzo, jesteśmy po drugiej stronie. Szanowna gro, czy to miał być jakiś trudny, że tak powiem, jakaś trudna rzecz, to co teraz tutaj robiliśmy, bo to wcale takie trudne znowuż nie było. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. W ogóle jedno co muszę powiedzieć o sterowaniu, tak jak to sterowanie w tej grze jest nie tyle zjadliwe, co naprawdę można dobrze sterować księciem, chociażby patrząc na to, że książę dobrze reaguje na to, że idziemy sobie powoli i tak dalej i można dobrze księcia ustawić do kolejnych skoków, do kolejnych akrobacji, to momentami to sterowanie jest tak, jakbym sterował i był tak naprawdę w maśle. Ja też mam nadzieję, że Razia wyjaśni nam, co tutaj się, kurczę, dzieje. I wow, to naprawdę ładnie wygląda w ogóle ten cień rzucany przez księcia, to dodatkowe źródło światła i w ogóle, i w szczególe, ale tak jak mówię, kurczę, momentami sterowanie jest tak, jakbyśmy poruszali się w maśle. Dobry przykład? Skok. Słuchajcie, skok, który jest tak bardzo nienaturalny i tak bardzo ukomiksowiony, to znaczy ten skok wygląda, nie wiem czy prawdziwy człowiek byłby w stanie zrobić taki skok, nawet jakaś osoba, która uprawia parkoura, nie wiem czy byłaby w stanie zrobić taki zajęczy wręcz skok, takie odbicie się. To niestety niszczy pewną imersję w tej grze i tak jak wiem, ta gra jest, przedstawia gatunek fantastyczny, to fantastyka tak naprawdę. To, moi drodzy, jednak lepiej sterowało się w poprzednich częściach z trylogii Piasku Czasu, znaczy poprzednich. W Piaskach Czasu, w Duszy Wojownika i w Dwóch Tronach lepiej to sterowanie wyglądało. Owszem, czasami było toporniejsze niż tutaj i to przyznam tej grze, że ma lepsze troszeczkę sterowanie niż tamte części. Jeżeli chodzi o tą toporność i możliwość precyzyjnego ustawienia naszego bohatera, ale z drugiej strony tamto było troszeczkę bardziej realistyczne i można było się spodziewać, co dany ruch zrobi i tak naprawdę można było z dużą dokładnością przewidzieć, w jaki sposób należało skoczyć i tak dalej. Tutaj nie jest to aż tak intuicyjne, jakby się mogło wydawać. Why did you not give him the medallion? He would not have reunited the halves. I'm certain of it. Something is wrong. He talked of leaving his own soldiers to die. As if it meant nothing. He refused to stop the army. He acted as though I were trying to take his kingdom from him. Why is he so obsessed with power? What did this do to him? The army is growing stronger, and your brother killed many enemies. By collecting their energy in the medallion, he must have fallen under the army's sway. The power we added to your half of the seal must have shielded you from it. Why didn't you warn me this might happen? We thought you would be quicker to reunite the medallion. You let your brother convince you to wait until it was too late. If I get the seal away from Malik and reunite the pieces, will he
come to his senses? It is possible. In any case, the longer we wait, the stronger the army will be. You must find your brother again. This time, if he will not give you his half willingly, you must take it by force. He's being controlled. I won't harm him. You tell me Malik was a wise leader. If he is beyond helping his people now, you must be the one to take his place. I do not want his power, or his kingdom. I will make him see reason. Then you must hurry. We will give you what help we can. Adiea Abro Bardor. What is this? The power of the Marid. Dominion over water. No dobra, otrzymaliśmy jakąś nową moc od Razi. I jest to, jak ona powiedziała, moc Maridów, czyli tych duchów jednego z tak naprawdę odłamów, szczepów, dżinów. Nie wiem, jak to dokładnie tutaj przedstawić, żeby to się zgadzało nie tyle historycznie, co z tymi wierzeniami perskimi, starożytnej Persji. I moi drodzy, najzwyczajniej w świecie nie chcę tutaj popełnić gafy, dlatego musicie zrozumieć, że czasem pokuszę się na jakiś duży znak zapytania albo coś w tym stylu, bo no najzwyczajniej w świecie nie chcę tutaj czegoś pokiełbasić, ale dostaliśmy moc Maridów, czyli moc kontroli nad wodą. Tam widzieliśmy jakieś fontanny. Szczerze? Jeżeli ta moc da nam możliwość zatrzymywania czasu, a przez to na przykład używania tej wody, którą tam widzieliśmy, nie wiem, aby robić sobie platformy albo coś w tym stylu, to powiem, że to będzie dość ciekawe. Jeżeli to będzie coś na zasadzie, o patrz, zamroziliśmy wodę, to już tak bardzo ciekawe nie będzie, będzie to taka sztampowa moc, tak jakbyśmy mieli cztery żywioły, nie wiem, wiatr, powietrze, czekajcie. Powietrze, ziemia, woda i ogień, tak? I teraz dostaliśmy, wcześniej mamy moc czasu, która w sumie nie wpisuje się w te cztery żywioły w żaden sposób, więc to już to wszystko pada, ale pozostałe moce, kurczę, czekajcie. Tu mamy przecież te moce tak ładnie rozpisane. Kamień, czyli ziemia, ogień, czyli ogień, tak? Tu mamy powietrze i tu mamy lód w połączeniu z powietrzem, ale tak naprawdę woda, więc tak właściwie to te cztery moce tutaj już mamy, więc to, co teraz dostaliśmy, będzie zamiennikiem jakiejś mocy piasków czasu? Dobra, nie ma co gdybać. Zobaczmy tak naprawdę, co ta moc będzie robiła. No, oczywiście już tam wrócić nie możemy w żaden sposób. Nie tyle nie lubi gości. Naciśnij lewy trigger, aby zamrozić wodę. Okej. Możemy zamrażać wodę. Woda będzie zamrożona tylko przez pewien czas. Dobra. Nie mam pytań. Naprawdę, słuchajcie, nie mam w tym momencie pytań. Nie mam, słuchajcie. Tak, książę, dżinowie mogą kontrolować przecież żywioły, bo są tak jakby żywiołakami. Więc skąd twoje zdziwienie, że dżinowie mogą kontrolować żywioły? Co to zrobi? To rozkręci wodę. No, książę, halo? Halo, bo, że tak powiem, trochę nam czas ucieka. Wydaje mi się,
że to skiepściliśmy. No tak konkretnie skiepściliśmy. Książę, proszę cię, troszeczkę szybciej. Okej. Wow. Przez chwilę naprawdę myślałem, że myśmy to skiepścili, ale dało się to jakoś wyratować, łącząc ze sobą dwie moce, słuchajcie. I co my tu mamy? My tu mamy... No, książę się troszeczkę zmoczył. Mamy tutaj, z tego co widzę, słuchajcie, mamy kolumnę, po której będziemy mogli wejść. Czy ktoś mnie słyszy? Kto tam jest? Ktoś tu przeżył z ludzi Malika i teraz woła o pomoc. A może to nie są ludzie Malika, tylko jakaś, że tak powiem, jakiś nowy rodzaj wroga albo coś w tym... Nie, to nie jest nowy rodzaj wroga. Jesteśmy, słuchajcie, w jakiegoś rodzaju więzieniu. Po czym to poznaję? Ano bardzo przypomina więzienie, takie połączenie więzienia z Księcia Persji, z Piasków Czasu, a także z Warrior Within'a, gdzie mieliśmy tego typu więzienia. Chyba ktoś zginął. No niestety, nikogo nie powinno się zostawiać na taką śmierć, a strażnicy, ludzie Malika tak naprawdę myśleli tylko i wyłącznie o sobie. No niestety, książę, musisz nauczyć się tego, że... Znaczy się, tyle powinieneś się nauczyć, co powinieneś już wiedzieć to dobrze ze swojej poprzedniej przygody, że... Nie wszystko jest białe i nie wszystko jest czarne, że istnieje coś pomiędzy, różne odcienie szarości i pozostawione w poprzedniej części przecież również strażnicy zostawili swoich tak naprawdę nie tyle podopiecznych, co pozostawili swoich więźniów na pastwę losu. Wow! Już wiemy, jak to wygląda. Nowy rodzaj przeciwnika przed nami. Bardzo się cieszę z tego. Okej. Wszyscy? Na to wygląda, że wszyscy. 57 na 140. Mało, strasznie mało, ale nie wiem, czy wiecie, czy po prostu nie tyle to jest, słuchajcie, pytanie do was, czy wiecie, że... Ale wydaje mi się, że po prostu te poziomy są w jakiś sposób nie tyle rozkładane, tak wiecie, powoli, powoli je zdobywamy, co po prostu ja liczę tutaj, że nagle dostaniemy 100 punktów doświadczenia i tak dalej, i tak dalej. A tak właściwie my tych punktów doświadczenia dostajemy po 50 i tak dalej. To też jest sporo, bo jeżeli policzymy, że walczyliśmy, nie wiem, z 20 przeciwnikami, dostaliśmy z nich 50 parę punktów zdolności, ile? No, 50 parę tak naprawdę punktów zdolności, czy też punktów doświadczenia, no to nie jest wcale znowuż tak mało. No tylko tak się dziwnie wydaje, że wiecie, że... Czekajcie, tutaj już zeskoczymy, bo chcę się rozejrzeć, czy wiecie, czy gdzieś w pobliżu nie ma tych zielonych świetlików. Nie widzę ich. Ale to nie oznacza, że z jakiejś innej pozycji my ich nie zobaczymy. Musimy się rozglądać i to tak dość uważnie, bo jasne, te sarkofagi nie są aż takimi ważnymi znajdźkami, jakby się mogło to wydawać. Ale, moi drodzy,
może nie są to ważne znajdźki, ale z drugiej strony pamiętajcie, że jednak zdobycie tych zdolności, tych punktów doświadczenia... Dlaczego mi się wydaje, że coś właśnie próbuje tutaj wleźć, bo nie dość, że ekran drży, to jeszcze na dodatek mój kontroler drży. To tak dość konkretnie, tak jakby coś się tutaj miało za chwilę stać. Zobaczmy, co tak naprawdę gra tutaj wykombinuje. Okej. Tutaj będzie walka. Ogólnie rzecz biorąc, wiecie, nie mamy dużo tych walk, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że w tych walkach mamy... No, na pewno tam po drugiej stronie będzie taka walka. To mogę się wręcz założyć. Ale kurczę, no pomimo tego, że tych walk nie jest zbyt wiele, to są one dość intensywne. I jednak przeciwnicy, z którymi walczymy, to nie są od tak sobie po prostu przeciwnik byleby był, tylko jednak są to przeciwnicy, którzy mogą nam faktycznie jakąś krzywdę zrobić. Patrzę, słuchajcie, tu na dół, czy czasem czegoś nie ma ukrytego, ale nic takiego nie widzę, więc najzwyczajniej w świecie będziemy szli troszeczkę dalej. I może, ale tylko może, słuchajcie, tak teraz się głośno zastanawiam i głośno myślę, czy nie istnieje szansa, że tak naprawdę to, dlaczego tak postrzegamy tą walkę i dlaczego wydaje się, jakby ta walka, wiecie, nie była aż tak dobitna, aż tak dobra, jakby się wydawało, czy też raczej powinien powiedzieć, że te walki wydają się być takie krótkie, pomimo ich intensywności, czy to nie jest właśnie spowodowane również tym, że ten system walki wygląda troszeczkę inaczej, bo zauważcie, że w trylogii Piasków Czasu było tak, że moi drodzy, kiedy mieliśmy nawet krótką walkę, nie wiem, mieliśmy dwóch, trzech przeciwników, ta walka była strasznie, strasznie pozycyjna i właśnie przez to wydawała się o wiele, wiele dłuższa. Dlatego może te starcia, które mamy tutaj, wydają mi się aż tak krótkie, bo po prostu jestem przyzwyczajony do innego typu walki. Dlatego tutaj wielokrotnie powtarzałem, że porównanie, słuchajcie, do Assassin's Creed'a jest tutaj takim dość dużym uproszczeniem. Głównie z tego, słuchajcie, względu, że najzwyczajniej w świecie, słuchajcie, w Assassin's Creed'zie te walki również są raczej takie pozycyjne. Tak jak mówiłem gdzieś w pierwszych odcinkach, pamiętajcie, że ja grałem że ostatnią część Assassin's Creed'a, w którą grałem, to był Black Flag i wtedy jeszcze... Okej. Okej. No faktycznie, lepiej o tym nie myśleć, że to się trzyma na, że tak powiem, na słowo honoru, tylko lepiej o tym pomyśleć, że najzwyczajniej w świecie to się jakoś trzyma i że nie spadniemy z tego. Okej. Ogólnie teraz, słuchajcie, zauważyłem... że trzymając po prostu wychyloną gałkę analogową w odpowiednim kierunku podczas skakania, ojeju, nie ten klawisz po raz kolejny, trzymając gałkę analogową wychyloną w odpowiednim kierunku podczas skakania, możemy pominąć całą animację jak książę, wiecie, jak książę... Okej. Nie wiem, gdzie to się znajduje.
ale widziałem tam, dalej widzę te zielone świetliki. Nie mamy jak tam zejść. Może będziemy mogli to od dołu jakoś odblokować, bo i tak czy tak gra pokazała, że musimy tutaj do góry wejść. Dlatego nie martwię się na zapas. Proszę ja was bardzo. Nie martwię się aż tak bardzo. Nie martwię się aż tak bardzo na zapas, że wiecie, że gdzieś nie dojdziemy, bo może się po prostu okazać, że musimy zupełnie z innego miejsca tam dotrzeć. Ale wracając, słuchajcie, jeżeli chodzi o tą walkę, to z racji tego, że tutaj mamy walkę typu wszyscy na jednego, kupą panowie, kupy nikt nie ruszy, bo kupa śmierdzi, jak to niektórzy twierdzą, ale ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że tutaj, że wydaje mi się, że dlatego te walki w taki sposób wyglądają, że po prostu wszyscy atakują nas naraz i przez to te walki są mniej statyczne. Dlatego też moje porównanie tutaj do Assassin's Creed'a, tak jak mówiłem, jest takim bardzo, bardzo, bardzo mocno zahiperbolizowanym porównaniem, z tego względu, że najzwyczajniej w świecie, Assassin's Creed powstał na kanwie księcia Persji. Przez bardzo długi czas uważano i w dalszym ciągu zresztą Ubisoft uważa, nie wiem jak w tych nowych częściach, jeżeli wiecie to mnie poprawcie, ale taka walka pozycyjna, gdzie trzymamy gardę, atakuje nas przeciwnik i w odpowiednim momencie, kiedy naciskamy przycisk ataku, wykonujemy kontrę, ewentualnie przeciwnik nas skontruje, więc szybko musimy się obronić i znowu zrobić kontrę i tak w kółko Macieju, aż tak naprawdę uda nam się w końcu wszystkich pokonać przeciwników w taki sam sposób. Nie sprawdza się tutaj, w ogóle w zupełnie inny sposób to jest przedstawione i może właśnie dzięki temu, że tak samo było w Prince of Persia, w trylogii Piasków Czasu. Może dlatego po prostu wydaje mi się, że to wszystko tutaj jest takie krótkie, takie jakieś nie tyle dziwne, co po prostu dość mocno uproszczone, można by było powiedzieć. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, ale tak to się po prostu wydaje. I udało się zrobić coś takiego. Super, przenieśliśmy się na drugą stronę. No i kolejni przeciwnicy się pojawili. Okej. Okej. Okej, może być. Dodatkowych przeciwników zawsze, że tak powiem, nam pod dostatkiem. I w ogóle jedną rzecz zauważyłem. Zobaczcie, możemy zrobić coś takiego i dopiero w czasie skoku aktywować zamrażanie wody, dzięki czemu będziemy mieli troszeczkę więcej czasu, aby wykonać nasze akrobacje. A o tym to, kurczę, nie pomyślałem. No, tu nie doskoczymy. A może doskoczymy, tylko jeszcze o tym nie wiemy. Nie, nie doskoczymy. Więc moje... Dobra, już widzę. Chciałem spytać się, co tak naprawdę możemy tutaj dzięki temu zrobić. A tutaj trzeba po prostu w inny sposób pomyśleć. Musimy tutaj wskoczyć. I tędy powiedz, a nie tak jak na początku myślałem, że musimy wskoczyć, tak jak ja chciałem to zrobić. Dobra, tutaj i hop, i teraz w czasie skoku i zeskok w to miejsce. I proszę bardzo, aktywowaliśmy nie wiem co, ale coś aktywowaliśmy.
dużo wody żeśmy aktywowali. Dzięki temu teraz będziemy mogli bezpiecznie przedostać się na górę. Znak zapytania, bo tak to wygląda. No i o takich, słuchajcie, akrobacjach to ja myślałem, kiedy będzie, że jak będziemy grać w Nowego Księcia, że właśnie tego rodzaju akrobacje nam tutaj gra przygotuje i że tego typu akrobacjami będziemy mogli się zająć. I teraz moje pytanie brzmi, tam u góry widziałem te świetliki i teraz jak my mamy się tam dostać? Poczekajcie, rozejrzyjmy się. Tu u góry są te świetliki i wydaje się, że tam górą będziemy mogli jakoś przebiec. Okej, dobra. Przynajmniej tak mi się zdaje, no chyba, że... Bo tutaj jest zejście, zeskoczenie. Jeżeli, wiecie, jeżeli moglibyśmy to zrobić wcześniej, to znaczy w jakiś sposób to wszystko pominąć, to pominęlibyśmy całą tą dolną sekcję. Więc raczej jeszcze tego nie pominęliśmy. Teraz tutaj też nie ma możliwości gdzieś wskoczenia wyżej, więc podejrzewam, że dopiero teraz będziemy mogli to wszystko jakoś zrobić. Dobra. Okej. Skoczyliśmy tu do tutaj. Teraz tu, proszę bardzo. Widzicie? Jeżeli się dobrze człowiek nie rozejrzy, to mógłby coś pominąć. Okej, tu sobie wbiegnijmy do góry. Tutaj sobie przebiegnijmy. Tu sobie przebiegnijmy. I teraz... Bardzo się cieszę, że nam się udało, słuchajcie, tutaj dobiec, bo wydaje mi się, że dzięki teraz rozbiciu tego sarkofagu będziemy mieli kolejny poziom. Tak, ulepszenie dostępne i mamy 42 z 160 następnych punktów. Co byśmy chcieli tak naprawdę teraz rozwinąć? Tak jak już wcześniej mówiłem, zwiększymy sobie ilość zdrowia, dzięki czemu będziemy mogli sobie odblokować furię bojową i maksymalnie zwiększyć obrażenia zadawane podstawowymi atakami miecza. Tak, chcę zatwierdzić zmiany. Jedynie będę tego żałował, ale wydaje mi się, że to jest dobry pomysł na chwilę obecną. A potem? Potem powiem wam szczerze, że zobaczymy, bo nie mam pomysłu, co moglibyśmy... później zrobić z naszymi punktami mocy. Au. Oberwałem raz i to nie było fajne. Pewnie jakoś sobie tutaj za chwilę troszeczkę życia odzyskamy. Minimalnie, bo minimalnie, ale zawsze jakaś ilość się liczy. Nie musimy mieć maksymalnego zdrowia, to też nie jest powiedziane. Wystarczy, że będziemy mieli wystarczającą ilość zdrowia. Oj. Nie tak. A jak mamy to zrobić? To nie było to, że ja tego nie złapałem. Po prostu ilość wody nie była wystarczająca, żeby utworzyć nam kolumnę. Rozumiem, czyli jeszcze teraz tego typu zagadki, przeszkody będą nam się tutaj objawiały. A to jest sprytne. Okej. Okej, bardzo fajne. Bardzo fajne i zapewne będziemy mogli jakoś używać również, słuchajcie, tego zamrażania. Dobra, tu nie zamrozimy. Ale nie wiem, jeżeli na przykład na dole byłyby jakieś... jakaś woda, która byłaby w stanie na przykład zatrzymać te ostrza, no to podejrzewam, że można by to było wykorzystać na swoją korzyść w tym momencie. I teraz moje pytanie brzmi, jak chcemy to rozegrać? Nie chcemy tego rozegrać, że to będzie u góry, tylko chcemy to rozegrać, że te ostrza będą na dole, bo mamy więcej wtedy czasu i miejsca, aby coś więcej tutaj zrobić. Moje pytanie, co teraz mamy zrobić? Kanały. O!
Okej. Wszyscy? Na to wygląda, że wszyscy. 72 na 160. Naprawdę szybko zdobywamy te poziomy. Jak teraz tak sobie pomyślę o tym, że im dalej jesteśmy w grę, tym tak naprawdę więcej tych walk mamy. Co prawda są krótkie, ale im więcej tych walk jest, tym tak naprawdę... tym my... tym my tak naprawdę więcej zyskujemy. Tu niczego nie ma. Tutaj też niczego raczej nie ma. Tu jest po prostu taka woda spływająca, ale za dużo ona nam tutaj nie pomoże. A my musimy udać się tymi obszarami. Aha, dobra. Dobra, czyli to wygląda w taki mniej więcej sposób. Westchnijmy się i powiem wam tak, że czekam do kolejnego miejsca zapisu i po prostu wtedy zakończymy dzisiejszy odcinek, ale ilość tego, co zrobiliśmy w tym odcinku, napawa mnie optymizmem. I nie mówię tutaj, że o, bo gra jest krótka i w ogóle i w szczególe. Nie, tylko po prostu to, ta mechanika, która została właśnie w tym odcinku przedstawiona i którą w tym odcinku troszeczkę bardziej poznajemy, jest jak najbardziej, słuchajcie, świetną mechaniką, która pasuje do tego settingu, w którym się znaleźliśmy, ale zarazem wpasowuje się w to uniwersum księcia Persji. I szkoda tylko, że po raz kolejny mamy tą sytuację, że jest coś zrobione dobrze, ale... no nie, akurat to jest bardzo dobrze zrobione i nie można powiedzieć, że jest jakaś mechanika, która jest przeciwieństwem tej mechaniki. Na chwilę obecną, może w przyszłości się pojawi, ale... no nie chciałbym, żeby to się stało, bo naprawdę, naprawdę wydaje mi się, że gra nie zasługuje na to, abyśmy w tym momencie, aby w tym momencie właśnie coś takiego dziwnego się zdarzyło. Tutaj wskoczymy, spoko. Chcę po prostu tutaj wszystko zwiedzić, tak jak może zobaczyliście, tylko że... okej. Książę wyżej, wyżej, wyżej i w bok. Okej, teraz tak. U góry znajduje się kolejny tak naprawdę sarkofag i wiem nawet, jak do niego możemy dotrzeć. I teraz tak naprawdę musimy tylko troszeczkę szybciej tutaj wszystko zrobić i zeskoczyć w tą stronę. Sprytnie, ale jeżeli dobrze się rozglądacie, to naprawdę, naprawdę nie będziecie mieli też problemu. Słuchajcie, gram w tą grę po raz pierwszy i wydaje mi się, że na razie żadnego sarkofagu żeśmy nie pominęli. 122 na 160. Jeszcze jedna walka i będziemy mieli kolejny poziom. I wtedy trzeba będzie zacząć poważnie myśleć nad tym, co my chcemy zrobić ze swoim doświadczeniem tutaj. Dobra, jeden skok, drugi skok, trzeci skok. Podejrzewam walkę i przeczuwam tą walkę. I to tak dość konkretnie przeczuwam tą walkę. Dobra, zobaczmy, co na nas czeka. Nowy przeciwnik na nas czeka. Będziesz rzucał w nas czarami, czy co będziesz robił? A, będziesz przywoływał przeciwników. Taki przywoływacz, że tak powiem. Może nawet tak się nazywa. Może, faktycznie. Może faktycznie, słuchajcie. Nawet tak się ten przeciwnik nazywał, albo coś w tym stylu, ale... pokonaliśmy tych przeciwników szybciej niż chyba gra przewidziała i wydaje mi się, że brakuje nam... minimalnie. Gdybyśmy pewnie dali się temu przywoływaczowi, temu magowi w jakiś sposób rozkręcić, to zapewne zdobylibyśmy to 13 dodatkowych punktów doświadczenia. Z racji tego, że szybko skumaliśmy, bo jakże nie skumać tego szybko, że danego przeciwnika trzeba pokonać pierwszego, bo w przeciwnym razie pozostali przeciwnicy będą się spawnować, będą się pojawiać ciągle i ciągle. To jest logiczne, gro. I naprawdę dziwi mnie, że w taki sposób zostało to rozwiązane. No ale...
tak jak mówiłem, no niektóre pomysły po prostu są nietrafione. Ale to nie tylko w tej grze, bo w wielu innych grach, nie wiem, nawet w Gears of War, słuchajcie. W Gears of War, które teraz ostatnio cały czas przechodzę, próbuję przejść całą serię pod rząd i naprawdę dobrze mi idzie. Są przeciwnicy, którzy potrafią przeciwników wskrzesić. Wystarczy tylko, że tych przeciwników, których chcecie wskrzesić, wysadzicie, tak, czy coś w tym stylu rozczłonkujecie, to już nie mogą ich powrócić do życia, ale możecie na przykład, zostanie wam jeden przeciwnik, drugiego przeciwnika, który sprawia, że pozostali przeciwnicy wracają do życia, wskrzesza ich tak naprawdę. Jeżeli go nie pokonacie i na przykład nie widzicie go nawet, gdzie on się znajduje, on gdzieś tam się skitrał, czy coś w tym stylu, i nie zaatakujecie go, bo no, AI wie, że musi się tym konkretnym przeciwnikiem schować, typem przeciwnika, że musi się schować, bo w przeciwnym razie na pewno go pierwszego ukatrupimy, to jeżeli on się dobrze schowa i wy go nie widzicie z pola bitwy i nie macie jak do niego dojść, to na przykład wykorzystacie, nie wiem, 4 czy 5 magazynków do waszej broni tylko po to, aby strzelać cały czas do jednego i tego samego przeciwnika, który po prostu jest wskrzeszany. A na przykład nie macie już żadnych granatów ani nic takiego, co jest w stanie rozsadzić tamtego przeciwnika, który jest cały czas wskrzeszany, bo najzwyczajniej w świecie no wszystkie zużyliście do tej pory i nigdzie na polu bitwy nie możecie żadnego granatu podnieść albo niczego takiego, nie wiem, amunicji do broni, która rozsadziłaby tego przeciwnika i nagle pojawia się problem. Tutaj zapewne byłoby to samo i można by to było w jakiś sposób wykorzystać, tylko wydaje mi się, nie wiem, musiałbym zobaczyć to jeszcze raz na powtórce materiału, jak sobie zajrzę do tego materiału, czy dostawaliśmy w ogóle punkty doświadczenia za tych pomniejszych przeciwników, których właśnie ten przywoływacz, ten mag przywołał. Jeżeli nie, no to faktycznie to jest mocna przeszkadzajka, bo to byli bardzo podstawowi przeciwnicy, ale zawsze to są jacyś przeciwnicy, których musimy ukatrupić, zanim przebić się przez jakiś, wiecie, po prostu ściąć, wyciąć, zanim dostaniemy się do tego właściwego przeciwnika. Jeżeli faktycznie tak to działa, że przywoływacz jest jeden, nie dostajemy doświadczenia za to, co on przyzwał, to jest dobrze rozwiązane, ale nie zauważyłem, nie zwróciłem na to uwagi, będziemy musieli na to zwrócić uwagę w kolejnych odcinkach, bo w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że kolejny odcinek właśnie z serii Let's Play z gry Prince of Persia The Forgotten Sands wam się podobał. Zachęcam was, jak zwykle, do komentowania oraz oceniania moich materiałów wideo, a jak już ocenicie, czy to pozytywnie, czy też negatywnie, fajnie by było usłyszeć właśnie w komentarzu, dlaczego oceniliście w taki, a nie inny sposób, ponieważ ja wasze wszystkie komentarze czytam i staram się na nie odpowiadać, czy też dostosowywać się do nich w miarę swoich możliwości, czy to odpowiadając wam komentarzem na komentarz, czy też odnosząc się do niego w którymś z kolejnych materiałów wideo z tejże serii. A jak na razie, moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki wam za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!